Hej, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawianiu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek. Spotykamy się pod sklepem i jak widzicie tukano jest no bardzo brudny, a z tego względu jest brudny, bo przyjechałem nim prosto z pola. Gdzieś tam wykonywałem sobie misję właśnie po to, żeby móc sobie tutaj troszeczkę zmodyfikować moje gospodarstwo. Jeżeli chodzi o park maszynowy, no tukano tutaj u mnie nie ma jakoś mega dużo godzin przepracowanych, bo tylko około 16, ale przyszedł jego czas po prostu. No chciałem zobaczyć, jak tutaj te kombajny z klasa wyglądają, jak się nimi pracuje. Oczywiście mechaniki są te same bez zmian co na innych kombajnach, więc tutaj szału oczywiście, znaczy szału, no niczego innego nie mogliśmy się spodziewać, ale chodziło głównie o wygląd i po prostu chciałem mieć ten kombajn na swoim gospodarstwie. Tak jak mówiłem na początku, przyszedł jego czas. Header też sobie od razu sprzedaję. Dziwo, header ma trochę mniej przepracowany niż kombajn, no to dziwne, no ale dobra. Wartość headera 25 tysięcy, ok. Sprzedajemy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego sprzedaję już ten kombajn? No sprzedaję, żeby przyspieszyć swoje żniwa za każdym razem, bo obszary są całkiem spore i żniwa trwają już coraz dłużej. No tutaj za klasa... Kurde. Naprawa 400, ale tutaj już tylko 174 tysiące? A ile kosztuje nowy? Czekajcie. 348, to przez 16 godzin stracił 50% na wartości. Trochę dużo, tak mi się wydaje. Dobra, sprzedajemy. No i zostałem bez kombajnów tym sposobem. Teraz 578 tysięcy na koncie. I czy starczy mi na jakiś kombajn? I to taki solidny kombajn, bo chodzi mi głównie o Lexiona. Domyślam się, że chyba na header mi już nie starczy, więc header albo sobie wypożyczę, albo sobie go po prostu wezmę sobie kredyt jeszcze troszeczkę, bo tam 400 tysięcy mam, ale no tak, ewidentnie tutaj Lexiona chcę sobie kupić, bo no jakby to mogło być, żeby zamienić tukano na coś innego, no bez przesady, bez przesady. Dobra, kupujemy sobie. No teraz to już naprawdę będzie kozacko na gospodarstwie. Na header mi chyba nie starczy, nawet nie pamiętam, ile ten header kosztuje. 83 tysiące. 12,3 metra. I to właśnie mnie dziwi, bo ten ma 12,3, tutaj 13,7 ma New Holland. Case ma to samo. Nawet John Deere ma taki duży header. Ale na header mi starczy, 89 mi zostało. Więc spoko, też sobie kupuję od razu. Nie będę nic wypożyczał. Czy wypożyczę sobie chyba wózek na header? Z tego co mi się wydaje. Myślę, że tak. Gdzie te wózki na header? Gdzie te wózki? Naczepy do żniwiarek są. Dobra. Coś takiego dłuższego by mi się przydało. Ten sobie może wypożyczę. No bo nie, tutaj. Nie, bo tutaj są do tych. Dobra, tutaj mamy do klasa. Tutaj jest pewnie do tego małego. A te dwa? Czemu są takie? Jakie jest oznaczenie tego headeru, tego kombajnu, który sobie... Znaczy headeru. Kurczę. Konwio, ok. Teraz szukamy sobie z klasa tutaj do konwio. Tutaj jest do konwio, a ten jest do tego mniejszego z tego co wygląda. Na to wygląda po prostu. Na niego mi już nie stać, więc sobie tylko wypożyczę ten wózek, ale to tylko z tego względu, że chcę właśnie sobie dojechać na gospodarstwo. I tam raczej aż tak bardzo nie potrzeba. No i teraz wiekopom na chwilę, oczywiście dźwięki sobie podnosimy na chwileczkę. Pyk. Tutaj w środeczku jak wygląda.
nic się nie teleportuje jak przy prasie kółeczka? Nie, wygląda na to, że nie. Chociaż... Nie, nic, nie ma teleportacji z tego co widzę. No dobrze. Teraz trzeba header wrzucić na wózek. I to jest też trochę bolączka taka sama jak w przypadku, chociaż nie. Tutaj teoretycznie ta rura powinna się składać, słuchajcie. A, no i składa się, dobra, bo myślałem, że się nie składa. Szkoda, że ten header nie ma tak z 15 metrów, byłoby naprawdę mega, mega. Ale i tak jest dwa razy większy od tamtego i tutaj pojemność jest... Tamten miał chyba 11 tysięcy, ten ma 18, więc to jest największy kombajn w farmingu do tej pory. No i zaraz, zaraz, zaraz. Co jest grane? A nie no, myślałem, bo zobaczyłem kółeczko, ale tu chyba chodzi o to, że jak pracuje, to to kółko sobie jeździ. Myślałem, że się rozkłada tak jak te inne, że z, od razu z wózkiem wbudowanym, ale jednak nie. Dobra, ładnie siedzi. Zboża na moim gospodarstwie już dojrzały, są gotowe do zbioru. Powiem szczerze tak, żeby mieć pieniądze na ten kombajn, to musiałem wykonać chyba trzy misje na żniwa w sumie. Jedną misję wykonałem na bawełnę, których nie polecam, jeżeli chcecie zarobić po prostu na tym dodatkowym, tak jakby plonie z tych żniw, tej misji, bo wtedy te kostki z bawełną są liczone jako jedna i po prostu nie mamy tego doliczonego, tak jakby do naszego gospodarstwa, czyli te pieniądze przepadają. Ta nadwyżka z tej bawełny po prostu się nie liczy dla nas. I tak to właśnie wygląda. Także nie polecam robienia misji na bawełnę, jeżeli chodzi o żniwa, tak? Bo, no mówię, nie zarobicie na tym zbożu w ogóle. Tutaj najlepiej się chyba opłaci rzepak, soja, owiec, bo to są plony, do których nie musimy zbyt często jeździć. I całkiem szybko się to zbiera. Znaczy, zbiera się to tak samo szybko jak... O co ja tam zawadziłem? O nic nie zawadziłem przecież, a teraz skosiłem znak tylko. Zaczniemy sobie chyba od tego najmniejszego mojego obszaru, czyli tego przy gospodarstwie od razu. Ja pierdzielę, no przecież kurna nie zawadziłem go. Serio, wkurza mnie ta mapa czasami, bo te samochody zachowują się tutaj jak jakieś bydło. No teraz to już moja wina, okej, okay, ale wcześniej to naprawdę. Jeden przejechał normalnie, a ten akurat musiał zawadzić. I typowo te samochody na tej mapie są tak jakieś, nie wiem, na koksie. Już nieraz mówiłem, że w momencie, gdy uderzą na przykład w przyczepę czy w ciągnik, to po prostu mnie odrzuca na bok, a na normalnych mapkach po prostu staję i ja i ciągnik, tak? Więc no tutaj jest chyba ten ruch jest troszeczkę przesadzony i niedopracowany do końca, ale no wiadomo. Rozkładamy. Łąkę też już mam gotową do pokoszenia, ale z łąką na razie się wstrzymam, bo chciałbym nagrać troszeczkę inny odcinek jeszcze. Jak tutaj pokos jest? Jest pokos, dobra. No to lecimy. A i czekajcie, czy to było w tym kombajnie? Nie, chyba nie było w tym. Chyba to było w żniwiarce albo gdzieś, że co mówiłem, że po prostu jest wstawiony tak jakby obrazek ze zbiornika i nie widzimy po prostu, czy w którejś maszynie z klasa to jest zrobione. I to nie był obrazek ze zbiornika, nie, nie. To była kamera z tyłu pojazdu, która nie działała w ogóle. Więc no,
tutaj lepiej było już chyba czegoś takiego nie robić, niż zrobić to na takim poziomie, że ta kamera w ogóle tam z tyłu nie działa. No szkoda, kurczę, bo naprawdę byłoby to bardzo, bardzo fajne. No tutaj powinienem już sobie prasą ogarnąć od razu za tym. Nie, no tutaj sobie zrobię to już na spokojnie. Gdzieś tam poza odcinkiem może prasuję sobie, bo tutaj mam akurat pszenicę, ale tam już mam rzepak chyba, z tego co pamiętam. Tak, zgadza się, bo nie chciałem już tutaj cały czas robić tutaj tych żniw jęczmienia, pszenicy i owsa, bo wiadomo. No słoma też, na słomie też można zarobić oczywiście. Wtedy akurat jęczmień czy pszenica też się całkiem fajnie opłacą, ale no pracy musimy wykonać stosunkowo o wiele więcej, no i potrzebujemy do tego też dużo więcej maszyn, jeżeli chodzi o prasy czy przyczepy do zbierania. Te żniwa, po tych żniwach, to już myślę, że będę chciał zainwestować powoli w gospodarstwo, w sensie nie już obszar, bo obszary mamy oczywiście, ale chyba gdzieś tam już kukurydza będzie i będę chciał chyba postawić silos, żeby mi się kiszonka zrobiła, żebym miał gdzieś tam naszykowaną tą kiszonkę. Ewentualnie zrobię sobie właśnie kukurydzę, może nie będzie kiszonki, tylko po prostu na ziarno. Bo jeszcze nie zdecydowałem, czy będą krowy pierwsze, czy tutaj, czy świniami najpierw się zacznę zajmować i to będzie zróżnicowane. Bo jeżeli tutaj będą krowy, to na seasons będą świnie. A jeżeli będzie odwrotnie, no to będzie odwrotnie oczywiście. Także no klas kurna, Lexion. Ja pierniczę. Jeszcze mi tylko Xeriona na gospodarstwie brakuje, ale do Xeriona to jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, bo no teraz już chyba raczej z maszyn to tak średnio bym chciał coś zmieniać. Chociażby z tego względu, tak jak mówię, że no same żniwa cały czas, za każdym razem, to też tak już nie za bardzo. Także wiem, że nie spodziewaliście się tego zakupu, aczkolwiek lubię was czasami zaskakiwać. Wy pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować koniecznie kanał, kliknąć w dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego odcinka na kanale i do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej.